Witajcie. Jakieś 2 tygodnie temu nagrywałem materiał o tym, jak działają sekty, że jednym ze znamion sekty jest to, że one grożą innym, tak? Jak nie sobą, to karą boską i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, Artur Jankowski już po nagraniu tego filmu udowodnił, że on właśnie prowadzi taką sektę, bo tutaj grozi w komentarzu. Damian napisał mu o miłości do nieprzyjaciół, tak? Dał cytat, słowa Pana Jezusa, na co Artur Jankowski odpisał: miłość to podstawa. Właśnie dlatego z miłości ujawniamy rynsztok diabła, który jest w ostatnich dniach wylewany na mleko pijących niewinnych, którzy są zwodzeni i manipulowani takimi jak klaun. On tutaj mnie nazywa klaunem w tym filmiku, ok? Więc wiadomo, że chodzi o mnie. I zobaczcie. Na takich sąd Jahuszy wyda niedługo wyrok. Jeszcze trochę. To jest kwestia bardzo krótkiego czasu. Błogosławionego dnia, tak? Tutaj jasno widać, że on pragnie, aby Bóg wydał na mnie wyrok. Słuchajcie. To się tyczy często ludzi, którzy judaizują. Oni pragną takiego wyroku. Pokażę wam dowód, jak kiedyś objaśniałem sektę właśnie judaizującą. To jest komedia, ale zobaczcie to. Zganiam cię, Pańczyk, za twoje bluźnierstwa. Niech ciebie Pan Bóg skaże. Ja się modlę, kochany tatusi Jahwe, już teraz się modlę o ukaranie Macieja Pańczyka. Modlę się w obecności widzów, którzy patrzą na to, na ten film. Tatusi Jahwe, modlę się, żebyś osądził i rozsądził pomiędzy Pańczykiem, pomiędzy mną i misją. Kto ma rację? Tatusi Jahwe, jeżeli jest i ten, który kłamie, Tatusi Jahwe, modlę się, żeby twoja kara, ogień twojego gniewu spadł na osobę, która kłamie. Niech to będzie w twoim czasie, według twojej woli, tatusie Jahwe. Ale modlę się, żeby taki sąd nastąpił i tatusie Jahwe, modlę się, ażeby ten kłamliwy człowiek, który oszukuje na wielką, na dużą skalę, który potrafi robić 100 kłamstw w jednym filmie, bardzo intensywnie kłamie przeciwko tobie i szkaluje twoje imię, szkaluje misję imię, szkaluje prorok imię, również nas, którzy jesteśmy w tej misji. Tatusie Jahwe, osądź, przepraszam, to jest dobre słowo, pomiędzy nim a nami, a winnego niechaj twój ogień spadnie na winnego, tak żeby wszyscy widzieli, że został ukarany, winny, że został ukarany, i to nie człowiek go ukarał, ale Bóg, że ty jesteś Bogiem prawdziwym, który nie... A wiecie, co jest komiczne? Bo on właśnie tutaj mówi, nie? Aby wszyscy widzieli, kto został ukarany i tak dalej. A wiecie, co jest komiczne? Że jego kanał, bo on ma kanał Able Water Walker, kiepsko już jest prowadzony, tak? Ledwo w ogóle ta misja cała istnieje, gdzie on tam jest, o ile on jeszcze żyje w ogóle, tak? Bo ten kanał kiepsko prowadzi. Natomiast ja, jak widać, się tutaj rozwinąłem, nie? Więc jak ludzie komuś źle życzą, to tak naprawdę potem to się obraca przeciwko nim, tak? Także to jest dowód na to, że nauka Pana Jezusa o błogosławieniu nieprzyjaciół i tak dalej, nie? Jest bardzo dobra i kto jej nie wypełnia, no to wiadomo, jest jak człowiek, który buduje swój dom na piasku, tak? I spadł deszcz ulewny i po prostu ten dom runął. I właśnie to ma miejsce z sektą Mighty Wind, którą tam kiedyś objaśniałem, nie? Bo złorzeczyli mi ciągle. Ciągle się modlili, abym poszedł do piekła i tak dalej. I myślę, że niedługo, jak właśnie Artur będzie postępował w ten sposób, że będzie chciał sądu na ludzi, którzy objaśniają ich, nie? To tak, że ta sekta zniknie niedługo, pokazuje i objaśniam.
Słuchajcie, o ile ja ich objaśniam, o tyle nie ma czegoś takiego, żebym chciał, aby został wydany wyrok przez Boga na nich. Tak jak na przykład tutaj było, żeby ich ogień spalił i tak dalej. Dobrze oczywiście by było, żeby nie zwodzili ludzi, nie? I żeby takie kanały nie istniały. Natomiast ja się nigdy nie modlę w ten sposób, żeby sąd Jahuszy wydał wyrok, nie? Na kogoś. Bo to jest komedia, nie? A on mówi, o, to jest kwestia bardzo krótkiego czasu. No to zobaczymy, oni też tak myśleli. Ten materiał ma 6 lat i nadal, jak widać, nic mi nie jest, nie? Ale tak działają sekty. Jak ktoś ma ochotę obejrzeć materiał o tym, jak działają sekty, to zapraszam właśnie do tego materiału. Tutaj pojawi się taki obrazek, możecie kliknąć w tej chwili. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Cześć.